24 czerwca na stadionie w Gołańczy odbył się Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej. Bieg w Gołańczy zorganizowano po raz czwarty i wystartowali w nim zawodnicy z całego kraju. Impreza, która cieszy się coraz większym powodzeniem wśród biegaczy w tym roku. Mamy rekord frekwencji 500 biegaczy na starcie dystansu 5 i 10 km oraz zawodnicy Nordic Walking na dystansie 5 km. Największy wzrost mamy wśród dzieci. 150 dzieci w tym roku wystartowało na dystansach od 200 1600 metrów. W zeszłym roku mieliśmy 100 dzieci, więc o połowę praktycznie jest wzrost. Łącznie 650 zawodników to bardzo dobra liczba. Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej rozpoczęli najmłodsi. Na mecie na każdego zawodnika czekał medal. Później nadszedł czas na bieg główny. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 5 i 10 km. Bieg w Gołańczy został wpisany w cykl biegów Powstania Wielkopolskiego. Rozpoczęliśmy drugi z cyklu naszych czterech biegów Powstania Wielkopolskiego. Jako samorząd dofinansowaliśmy bieg kwotą 15 tysięcy złotych. Dofinansujemy każdy z tych właśnie czterech biegów. Mieliśmy pierwszy w Jewie, dzisiaj mamy w Gołańczy. Na koniec wakacji, początku września będzie w Środzie Wielkopolskiej, a zakończymy w Lwówku. Bardzo mocno trzymamy kciuki, a najlepsi z najlepszych, którzy pobiegną we wszystkich czterech biegach, dostrzymają od nas specjalne medale. Trzymamy bardzo mocno kciuki za najlepsze wyniki i za to, żebyśmy mogli promować nasze zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Cieszymy się bardzo, że miasto i gmina Gołańcz tutaj przy współudziale z panem marszałkiem jesteśmy współorganizatorami tego biegu. Cieszymy się bardzo, że bieg spotkał się tutaj z licznym jak gdyby odzewem. Uczestniczy w nim ponad 500 biegaczy, w tym 150 dzieci. I cieszymy się bardzo, że właśnie ten bieg tutaj dzisiaj przy tej pięknej pogodzie wspaniale przebiega. Zmagania biegaczy w Gołańczy obserwował Paweł Kasprowicz z Osiru w Lwówku. To właśnie tam już 30 września odbędzie się kolejny z biegów w ramach cyklu biegów Powstania Wielkopolskiego. Gołańcz, jak widać, przygotowana super. Bieg pod każdym względem, zabezpieczenie i to, co Państwo widzicie, atmosfera festynu, ilość ludzi, która zgromadziła się tutaj w tym biegu, no jest rewelacyjna, robi wrażenie. Następny bieg z tego cyklu odbędzie się w Lwówku. Zapraszamy wszystkich na 30 września. Tak duża impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia finansowego gołanieckiego samorządu, Urzędu Marszałkowskiego, a także sponsorów prywatnych. No z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim sponsorom, bez których ta impreza by się nie odbyła. Oczywiście miasto i gmina Gołańcz, które tutaj dołożyło dużą cegiełkę do imprezy. Urząd Marszałkowski również. No plus tutaj lokalni sponsorzy, 26 tutaj miejscowych, lokalnych sponsorów mamy, więc to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Tutaj chciałbym w tym miejscu też również serdecznie podziękować gołanieckiej drużynie biegaczy na czele z panem Torzym, którzy i wolontariuszom, którzy również dołożyli wielkie serce, żeby ten bieg został zrealizowany. Poza medalami, które zawodnicy otrzymywali na mecie, nie zabrakło też nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów. Rozdano rowery, sprzęt AGD, a nawet wycieczkę. W trakcie imprezy Jacek Bogusławski, korzystając z okazji, wręczył burmistrzowi Gołańczy certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzisiaj miałem wielką przyjemność wręczyć Mieczysławowi Durskiemu certyfikat wdrożenia w gminie standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego. Przez ostatnie 2 lata, mimo że była pandemia, mimo że była też wojna na Ukrainie, mimo wszystko staraliśmy się nasz projekt realizować i pan burmistrz łącznie ze swoimi pracownikami u siebie wdrożyli najwyższe standardy i teraz wszystkie inwestycje, które w tej chwili realizują, na pewno są przygotowywane dla inwestorów na takim poziomie, który oni oczekują. Pełną listę wyników czwartego biegu pamięci Kompanii Gołanieckiej znajdziecie na stronie www.maratończykpomiarczasu.pl w zakładce Wyniki.